Cześć, Rokan z tej strony. Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem mamy na tapecie Biomutant. Dziwny tytuł, to znaczy dziwny. Ja tą grę śledzę w zasadzie od początku, kiedy została ogłoszona, i nie ukrywam, że się nią ekscytowałem. Natomiast teraz się trochę powymądrzę. Po pierwsze, nigdy nie miałem złudzeń, że to będzie tytuł AAA. Mimo, że hype wokół niego nakręcone, cały branding, marketing i tak dalej, który się wokół niego odbywał, um, jak najbardziej. Starał się nam sugerować, że taką właśnie to takim tytułem tak gra będzie, szczerze mówiąc. Natomiast, no cóż, małe studio, które działało całkowicie z czystą kreatywnością, swoją własną, no nie, dało, nie da się ukryć, że nie było absolutnie żadnych szans na to, żeby to był tytuł AAA. Wyceniony jest z tego co na Steam na 269 zł. Wow, absurd totalny. Hmm. I cóż, wydaje mi się, że cena zabije tą grę. Totalnie. Przynajmniej jeżeli chodzi o rynek polski, bo jeżeli chodzi o zachód, no cóż, tam większość gier na konsole i tak dalej kosztuje tych 60 euro. Więc generalnie cena nie jest być może tam jakoś zaporowała. Ale jeżeli chodzi o polskie warunki, cena jest absurdalna. Sam posiadam tytuł w abonamencie Originu. Czyli tak naprawdę zapłaciłem za niego. E, 80 tam chyba parę złotych za każdy miesiąc. To jest chyba taka kwota. Wydaje mi się, że w ten sposób kupiona ta gra ma jak najbardziej sens. Um, I cóż, bo wiem, że jestem teraz w trakcie nagrywania i prowadzenia serii Mass Effect, natomiast pomyślałem, że zrobię sobie taką odskocznię, bo byłem ciekaw tej gry. Długo na nią czekałem. Um, no i cóż, pojawiła się zupełnie, że tak powiem... Trochę bez echa, trochę z echem, bo hype był, e, pojawiły się recenzje, grę oceniono bardzo słabo i tak dalej. No, jestem trochę zdziwiony, bo dla mnie osobiście jest to tytuł, który jest takim e, małym tworem. W zasadzie należałoby podchodzić do tej gry jak do typowego indyka stworzonego przez małe studio z pasją i tą pasję gdzieś w tej grze widać, natomiast generalnie nie jest to tytuł, zakładałem, że, że nie będzie to tytuł. E, niesamowity i tak faktycznie jest, natomiast jest to fajna, jest solidna i przyzwoita gra pod warunkiem właśnie, że nie musimy za nią zapłacić ceny, e, którą zażyczyli sobie twórcy, bo jest ona absurdalna i kompletnie z kosmosu. E, co można powiedzieć, bo, bo że tak powiem z grom mam do czynienia w zasadzie krótko, natomiast wciągnęła mnie historia, mimo że jest infantylna, prosta i w zasadzie niespecjalnie jakaś wysublimowana i, i Wciągająca, znaczy, może wciągająca jest, bo jestem ciekaw, um, co się dalej wydarzy. Chciałbym tą grę skończyć. Z tego co wiem, mimo że zapowiadane było 40 godzin, to chyba da się ukończyć w 15-20 godzin. Więc jest to super tytuł dla takiego stetryczałego e, tatusia jak ja, który nie ma za dużo czasu na granie i w zasadzie e, posiadłowa na kilka wieczorów jest prawie że perfekcyjna w tym momencie. Um, natomiast e, Trochę mnie dziwi to, jak tak gra została poprowadzona. Walka jest bardzo mm, powtarzalna. Fabuła jest prosta, przewidywalna i w zasadzie wiadomo, jak to się wszystko zaczęło i jak się skończy. Um, ale z drugiej strony jest prowadzona w fajny sposób. Jest graficznie jest ciekawa. To nie jest oczywiście przepiękna gra. Natomiast na pewno nie jest też brzydka. No, Unreal Engine robi tutaj robotę, um, mimo że jest to czwórka. Natomiast ma fajny. Unikalny styl graficzny, który mi bardzo, że tak powiem, e, odpowiada. Mm. Są tu jest to slasher, tak? taki typowy slasher z, z motywami, czy w zasadzie z jakimiś tam drobnymi elementami RPG. Mm. Gra się od niego fajnie, e, w krótkich, e, niezbyt intensywnych e, nasiadówkach, nazwijmy to w ten sposób. I w zasadzie m, tak do tej gry należy podejść. Przy czym zakładam e, absolutnie, że nie kupicie jej w dniu premiery. O ile tego jeszcze nie zrobiliście, lub czekacie na przecenę, która by rychło się pojawi, moim zdaniem. Ta gra bardzo szybko będzie przeceniona 50%, bo raz, że ma na metaskorze wynikam bodajże 60 parę punktów na 100, więc no, wypada na typowego średniaka. Dwa, nie jest tytułem AAA, mimo że hype wokół niej nakręcony, e, materiały, które były wypuszczane, filmiki, które są genialne. Zresztą jeden zaraz tutaj zobaczycie. E, ja się na chwilę pewnie zamknę i pozwolę Wam. Mm, spokoju intro. No to jest to tytuł, nie oszukujmy się, który zdecydowanie mm, jest indykiem, no. jest fajnym indykiem stworzonym przez studio z pasją. E, z drugiej strony ci goście chyba wcześniej co oni zrobili? Just Cause, który jest głupkowatą grą, nigdy w żadną z e, odsłon tej gry się nie wciągnąłem, bo były po prostu głupie. E, nie posiadały głębi GTA, gdzie mieliśmy jakąś naprawdę fajną fabułę. Um, plus fantastycznie rozwiązaną akcję, walkę i tak dalej um, Posiadał mnóstwo jakiś, no czas go był dziwny dla mnie osobiście To była taka napierdalanka typowa e, mo mocna, bardzo mocna gra akcji bez sensu kompletnie więc no ciężko się było spodziewać rewelacji po, po w zasadzie grupie ludzi, którzy w zasadzie nic poza tego typu tytułami wcześniej nie robili Z drugiej strony, e, artystycznie jest to naprawdę, moim zdaniem, coś, co zwraca na siebie uwagę e, i jest interesujące. I w zasadzie e, na tym się będę skupiał e, dalej, jeżeli chodzi o, o kontakt z tą grą. Mianowicie, jest to fajny, fajny pomysł. E, tak jak wspomniałem, fabularnie sadzony średnio, natomiast artystycznie jest ciekawy. E, gra się przyjemnie, e, masakrycznie gra jest przegadana. To jest po prostu jakiś absurd strasznie dużo wkurzających komentarzy lektora e, ciągłe gadanie, dialogi, mnóstwo dialogów, mnóstwo gadania. Tak sami zobaczycie tutaj we fragmentach, które dla Was przygotowałem e, pod tą. Recenzję to może jeszcze nie, bo, bo za krótko wam, ale powiem taki pierwszy kontakt. E, jest tego gadania strasznie dużo. E, w, strasznie dużo dialogów jest po prostu czysto cringe'owych, tak? W, w, tak zwany cringe, czyli ten taki. Grasz, to myślę, sobie, kurde, mam prawie 40 lat na karku <śm> i odbiór jest no, szczerze mówiąc dziwny. Natomiast e, jako całość kształt jest sympatycznie. E, mam ochotę tą grę, może nie wiem, czy skończyć, nie wiem, czy tę radę ją skończyć, ale na pewno pograć. E, zobaczyć e, jak te wszystkie mechaniki się e, złożą. Z tego co wiem, gra jest wtórna i bardzo powtarzalna na no, dłuższą metę. Natomiast e, m, wydaje się w pierwszym kontakcie bardzo fajna i chyba o to tak naprawdę o tym chodzi fajnie, że są jakieś elementy RPG, e, budowanie postaci, mam jakieś tam klasy, które można wybrać, oczywiście wybrałem psionika mm, podobałem się moceki, czyli w zasadzie taki trochę archetyp, trochę MAGA, ale tutaj więcej walczyłem w zwarciu. Przeciwnicy są z tego co wiem też powtarzalni. Na początku, przy pierwszych 2-3 godzinach, wszystko wydaje się świeżej i nowe, potem zaczyna być strasznie sztampowe. I to są jedne z większych zarzutów, jeżeli chodzi o tę grę w recenzjach, które pozwalają, że w zasadzie w pewnym momencie te wszystkie mechaniki i tak dalej, po odkryciu ich na początku nie pojawia się nic nowego. Z drugiej strony mamy ładny świat. Graficznie, tak jak mówiłem. Dupy nie urywa, natomiast jest spoko. Jest to coś ciekawego, jest jakieś powierzchni w świeżości w tym wszystkim. Mamy tutaj jakiś taki. Nie wiem, może się. w zasadzie chyba najłatwiej to nazwać rodzaj konsekwencji, tak? W działaniu, w tym jak się w tą grę gra, jak to wszystko się układa, składa razem. I to jest OK. Um, tak jak wspomniałem, należy całkowicie wyłączyć myślenie o tym jako o tytule Triple A, o wielkiej grze z wielkim otwartym światem. Z tego co wiem, mapa ma 8 chyba na 8 km. Czy 8 nie, 8 km kwadratowych, więc jest to relatywnie mała mapa. Um, z drugiej strony jest to sporo fajnych mechanik, jakieś tam zdobywanie podbijanie innych plemion. oczywiście wybrałem opcję grania złym na pierwszy strzał. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek wrócił do tej gry na tyle, by zrobić to jeszcze po drugiej stronie barykady, czyli zagrać tym dobrym. Więc tak naprawdę, no, fajny mały tytuł, z absurdalnie ustawioną ceną, ale to tak jak wspomniałem, moim zdaniem bardzo szybko się zmieni. Gra szybko trafi na, na przecenę. Hmm, podejrzewam, że już w letniej wyprzedaży Steam, która przecież zaczyna się lada moment, bo chyba jakoś z tego zapamiętam, jest to czerwiec. poprawdźcie mnie w komentarzach, jeżeli nie mam racji. Um, podejrzewam, że dostanie przynajmniej 20, jak nie 30, może nawet 50% zniczki um, i tak to się skończy. I w zasadzie za, za połowę tej ceny, którą trzeba zapłacić teraz, moim zdaniem ta gra jest jak najbardziej e, sensowna. E, chyba, że tak jak ja macie taka abonament w Originie i po prostu wszystkie nowe tytuły, które dostajecie, macie w cenie. To samo przecież dotyczy Mass Effecta, e, w którego sobie tam w Telegramie nagrywam dla Was też materiały, natomiast kompletnie nie ma czasu tego zmontować. Ale postaram się. Natomiast wracając do Biomutant czy Biomutant, czy jak wolicie na tym mówić. Jest to mały, duży tytuł, to znaczy, e, on oferuje. Sztampową rozgrywkę, ale wydaje mi się, że y, przy założeniu takim, że gramy w Indyka, y, ta gra może być fajna. Zwłaszcza jeżeli to jest faktycznie nie... Tam gdzieś słyszałem, że to jest 40 godzin, natomiast z tego co wiem, w, praktycznie fabuła, większość wątków da, da się całkowicie domknąć w 15. Y, ja nawet nie starałem się tutaj utrudniać sobie specjalnie zabawy, wybrałem łatwy poziom rozgrywki i chcę po prostu sobie popykać mm, napadzie w tą grę. E, chociaż zacząłem grać na padzie, strasznie mnie wkurzała kamera, koniec końców, skoro mam PC to czemu nie, gram myszką z klawiaturą i szczerze mówiąc gram się dużo lepiej niż na padzie. Mm, dużo bardziej jest to intuicyjne, łatwiej jest pracować kamerą, no, pad jakoś się nie sprawdził w moim wypadku, myślę, że gdybym tę grę ogrywał na konsoli e, to bym się bardzo wkurzył, zwłaszcza gdybym wydał na nią prawie 300 złotych. Um, natomiast na PC w tej formie mam myszkę, klawiaturę, skróty klawisze, które mogę całkowicie skonfigurować. Zresztą to jest jedna chyba z największych zalet, gry. wszystko można konfigurować. I grafikę mm, i, i w zasadzie wszystkie przypisane klawisze spoko, kurde, fajnie zrobione, miło z ich strony, że o tym pomyśleli. To jest na pewno całkowicie e, poziom AAA. Natomiast jeżeli chodzi o fabułę, o rozgrywkę, mm, o to jak to wygląda walka. To już bym bardziej się pokusił raczej o jakiś taki poziom mid, tak, czyli średni, m, typowej gry, która próbuje być trochę slasherem, ale w zasadzie poziom trudności ok, jak gra na łatwym, więc jest niski, ale jak wspomniałem, ja chcę po prostu tą grę przejść, bo, bo na nią bardzo długo czekałem w zasadzie, chyba ona była ogłoszona w 2018, a w 2017 roku pojawił się teaser, wtedy się strasznie zajarałem, pomyślałem myślałem kurczę, to będzie naprawdę coś, potem kiedy materiały pracowe kolejne się pojawiały w zasadzie miałem lepsze pojęcie o tym, czym będzie Bojim. I tam stwierdziłem od razu, ok, to nie będzie super tytuł, ale na pewno będzie ciekawą grą. I moim zdaniem ciekawą grą jest to, że jakaś gra nie uzyskuje oceny 10 na 10, tak, czy tam 100% na 100%. Przyjmijcie tutaj dowolną skalę oceniania gier. Nie znaczy, że musi być złym tytułem. Moim zdaniem to jest solidny średniak z fajną, ciekawą przede wszystkim przyjętą to taką linią artystyczną. To wszystkie zwierzątka i tak dalej, to jest bardzo infantylne. Zresztą czuć to w dialogach, czuć to wszędzie. Ta infantylność, to takie dziecinne podejście w zasadzie jest widoczne na każdym kroku. Momentami taki stary konia, jak ja, czuje się wręcz niezręcznie tego wszystkiego słuchając. Natomiast e, gra się w to przyjemnie i to jest chyba najbardziej istotne w tym wszystkim. Przy czym tak jak mówię, moje wrażenia oscylują w granicy dwóch godzin rozgrywki, dwóch godzin kontaktu z grą. Nie wiem, jak będzie dalej, zobaczymy. Natomiast jest to fajny tytuł. Tak mi się wydaje po prostu. Zwłaszcza, jeżeli go dostajemy go w cenie, że tak powiem, abonamentu. Tak jak mówię, gdybym miał za tą grę zapłacić tyle, ile za nią wołają w tym momencie twórcy, na pewno podszedłbym do tego zupełnie inaczej. I tym bardziej, gdybym że tak powiem, dał się nabrać na, na cały ten marketing i, i całą tą otoczkę wokół tej, wokół tej, którą wokół tej gry w zasadzie budowano. Trochę mi się tu przypomina No Man's Sky, tak? Czyli bardzo podobne podejście, gdzie w zasadzie oczekiwania graczy poprzez agresywny niesamowicie marketing urosły do, do skali w zasadzie Mount Everest, a potem się okazało, że mamy do czynienia z zupełnie innym z tytułem, z taką bardziej grą, um, nie wiem jak to nazwać, sensoryczną w pewien sposób, i w Spy Mutant jest chyba podobnie. To jest taka gra, um, gdzie plikamy po świecie, robimy pewne rzeczy, a tak naprawdę nic nie jest dopracowane perfekcyjnie, ale też żadna z mechanik nie jest zła. Wszystko działa tak, jak działać powinno, natomiast nie ma tu jakiejś głębi, brakuje tego, dodatkio, do tego dodatkowego umpf, takiego drugiego dna tej głębi. A szkoda, bo ten tytuł, gdyby, gdyby to się pojawiło, pewnie byłby dużo, dużo lepszy. E, z drugiej strony, Gra jest całkowicie spolszczona. Dotyczy to w zasadzie. To nie jest trudne tutaj, bo w zasadzie mamy dubbing w postaci jakiegoś tam narratora. Te stworki gadają jakimś tam swojnym, swoim własnym językiem, takim typowym gibberishem, tak, czyli bełkotem. I więc relatywnie łatwo było tą grę adaptować na wiele języków. Wybór zresztą dostępnych języków, że jest przytłaczająco wielki. Widać, że sporo kasa na to pewnie poszło, natomiast. Efekt końcowy jest średni i zdarzyło mi się grać w życiu w wiele gier, które były średniakami i często, co jest zabawne i troszeczkę takim paradoksalnym, w zasadzie zbiegiem okoliczności, było to, że te średniaki często sprawiały mi więcej frajdy niż wielkie tytuły, które były niesamowicie rozbuchane, miały budżety liczone w setkach milionów dolarów i wydaje mi się, że tak samo będzie z tą grą. To nie jest może tytuł, który Okej, okay, zapowiadany był jako niesamowicie wielka i niesamowita rozgrywka. W rzeczywistości okazuje się być średniakiem, a może się okazać bardzo fajnym średniakiem. Próbuję sobie na szybko e, przywołać w pamięci jakąś e, grę, która w zasadzie odpowiadała temu samemu scenariuszowi. znaczy była średniakiem, a okazała się niesamowita. Um, no chyba nic mi na ten moment nie przychodzi do głowy tak na szybko. E, może e, chociażby... Nie, Braid był dobry w sumie. Ciężko mi powiedzieć. Natomiast na pewno miałem styczność z tego typu grami w przeszłości, które od początku zapowiadano jako raczej średniaki, a okazywały się bardzo fajne i, i dobrze się... A! Na przykład Unreal 2. Ha, chociaż żeby dalej nie szukać. Mamy ten sam silnik. Unreal 2, który dla wielu ludzi był rozczarowaniem i gniotem, mnie osobiście się super podobał. Um, I fabuła w sumie też nie wciągnęła i Świetnie się przy tej grze bawiłem, mimo że recenzje i odbiór tej gry, fakt, że to jest straszna starość, ale okej, okay, na swoje czasy były średnie mocno. Ja przy tej grze spędziłem mnóstwo czasu i bardzo się dobrze przy niej bawiłem. Um, kolejny taki tytuł, o którym myślę, Piraz of Eternity. Wielki RP, który miał być niesamowity. Owszem, recenzje miał dobre, ale w gruncie rzeczy był miałki, i średni i zabrakło mu takiego UMP. Super. Scenes of Solar Empire, kolejna gra. No było tych tytułów trochę, które zawsze miały tą taką sztampę, czy znaczy taki bilet e, średniaka przypięty, a w rzeczywistości okazało się bardzo fajne. I się świetnie przy nich bawiłem i w zasadzie wydaje mi się, że Mutant celuje w to samo. Jest na tyle dopracowany, by, by się podobać. Z drugiej strony, ciężko jest mieć do niego jakieś wymagania, jeżeli przyjmiemy te założenia, które wspomniałem na samym początku tego pierwszego kontaktu, mini recenzji, nazwijcie to jak chcecie. I w zasadzie, w, tych, w, tych, w tym zakresie, w tych walorach, nie wiem, nazwijcie to jak lubicie, zdecydowanie, no, ta gra się wpasowuje, tak? I, I chyba to wystarczy tak naprawdę. kurczę, no, jest spoko średniakiem. Nie jest tytułem AAA, jest wyceniony absurdalnie, tak jak wspomniałem, ale jeżeli uda wam się go przytulić w ramach jakiegoś abonamentu, gdzie i tak płacicie nawet na Origin, tak? Żeby mieć dostęp do innych gier i, i w inne gry gracie, no to bajem to może być fajna odskocznia, żeby sobie na kilka dni odpocząć od tego, co robicie na co dzień i dokładnie go tak samo traktuję. Um, I tego się będę trzymał. Myślę, że tak jak wspomniałem, już chyba któryś raz w tej recenzji. Gra szybko trafi na przecenę, będzie miała mieszane recenzje na Steamie. No i cóż, i tyle. I w zasadzie e, tak ta gra się potoczy. Nie wiem, jak fabuła się rozwija. Zakładam, że mm, sama podstawa fabuły, która istnieje, ona w zasadzie się nie zmieni. Jest tam parę wątków, które mogą być ciekawe, ale wydaje mi się, że łatwo jest przewidzieć, jak to wszystko się skończy. Natomiast, jeżeli chodzi o taki tytuł, który ma być odskocznią, odpoczynkiem, zbliża się w końcu sezon ogórkowy, czyli środek lata, kiedy mamy mało premier, mało się dzieje w branży. Będą jakieś tam pewnie targi, nie? Czy trzy w tym roku wystartuje, pewnie online, cholera wie. Natomiast, generalnie mm, wiadomo, że z zapowiedzi z targów latem są wszystkie na jesień w zasadzie mamy taki okres miałki, w którym się nic nie dzieje. Dużo tytułów wyszło teraz ciekawych, dużo tytułów wyjdzie na jesieni. To, co wyszło teraz, w zasadzie ma zapchać tą, tą lukę, tak, wakacyjną. I wydaje mi się, że Bajimutant, Mutant, jeżeli będziecie mieli e, trochę wolnego czasu e, i jest jak najbardziej grą do grania i do sprawdzenia, pod warunkiem, że nie musicie za niego wyłożyć kwoty, której Hmm, Które od Was oczekują twórcy w tym momencie? Hmm, a wiadomo, że gra jest to czas w wielkim hype, natomiast dostaje straszne cięgi. E, w zasadzie, kto nie pisze recenzji? Na no, CD-Action wyrzuciło dzisiaj postał u siebie na, na Facebooku, że, że gra jest rozczarowaniem. Moim zdaniem jest to troszeczkę przerost formy na treść i przesada. Natomiast, hej, no każdy ma prawo do własnej recenzji. Ta, którą to oglądacie, też jest moją własną opinią. Dla mnie osobiście ta gra jest spoko. Hmm nie jest wybitna i nigdy nie będzie wybitna. Podejrzewam, że za dwa, trzy lata będziemy ją raczej wspominali jako coś, co miało być wielkie, a okazało się przeciętniakiem. No to jest generalnie... Myślę, że może, jeżeli macie abonament na Original albo... nie wiem... inny jakiś dostęp... nie wiem... nie wiem, co się dzieje na Epic Story i tak dalej, gdy macie jakąś inną opcję dostępu, by nie płacić pełnej ceny, to jest to spoko tytuł i latem z braku laku, czemu nie? I w zasadzie tym akcentem chciałbym ten filmik zakończyć przed 20 minutami, więc żegnam się z Wami soczyście i serdecznie i zapraszam Was niebawem do kilku odcinków z serii Mass Effect Remastered. Cześć!